Cześć, tutaj Wingiel82. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Budujemy Mega Miasto, Mega City w grze Anno 2205. Zapraszam. Już nasze miasto ma sporo lokatorów, mieszkańców. Ale trzeba rozwijać dalej, do miliona mieszkańców. Mamy te dwie dzielnice, tak. Dwa konkurujące ze sobą ośrodki miejskie. It is necessary. No i trzeba je rozwijać. Przypominam, że tutaj jest... Na tej mapie jest problem z miejscem. Bardzo ciężko zmieścić ośrodki przemysłowe, które zapewniają dobra mieszkańcom. No ale... Ale damy radę. We'll be the con.
masowe upgrade'owywanie siedzib miejskich, lokatorskich. Consumer analyses show unfulfilled demand for specific commodities. Niestety musimy poświęcić tutaj jeden morski plac budowy pod jakieś morskie właśnie albo wodociągi, albo elektrownie bądź hodowlę glonów, no ale niestety już się kończy miejsce na tej wyspie, jest bardzo mało miejsca. No i trzeba sobie jakoś radzić. Never guessed you'd be so conservative. Come on, make your voice count. Oczywiście teraz zabrakło mieszkańcom do dalszego rozwoju komponentów z kosmosu, więc musimy tam troszkę też zwiększyć produkcję, albo chociażby przesył, ale najprawdopodobniej musimy zwiększyć produkcję, bo zazwyczaj produkuje tam na maksa, zazwyczaj.
People still occasionally contact the LEC with assignments. You should accept them. They sure are profitable. Tutaj na Księżycu, to już chyba kiedyś o tym wspominałem, bardzo mi się przypomina taka gra Fable Alliance, bardzo stara, z 96 roku też, bo to była strategia, polegała na zdobyciu, na rozbudowie kolonii ludzkiej na Księżycu. Tak troszeczkę te budowle może i bym powiedział, nawiązują do tego stylu, ale tak w minimalnym stopniu oczywiście. Bardzo mi się 20 lat temu ta gra podobała. No, ale teraz jest inna epoka w grach komputerowych. Please adhere to our guidelines while you do it.
All those people would... A teraz brakuje nam komputerów z rejonu arktycznego, więc musimy zapewnić ich więcej i rozbudować tak samo rejon arktyczny troszeczkę. A wszystkie kolonie są ze sobą powiązane, jedne produkują dobra dla innych i no, trzeba o to też zadbać. Warning. Energy demand too high. Countermeasures recommended. Proszę, i prądu też będzie zaraz mało. Ale sobie z orbity go zapewnimy. To jest księżyca. No i ludzi też do pracy potrzeba będzie znacznie więcej, bo widzę, że już się jakby kończą zasoby ludzkie. No z tej kolonii na księżycu to trochę słabo. Updating object profile. Ale na szczęście mamy duży zapas w tej najnowszej. Connected. No i nie ma problemu żadnego z energią. Tak, troszkę więcej ludzi się przyda. Przypominam, że w rejonie arktycznym ludzie chcą mieszkać w strefach ciepłych. A więc przy jakichś tam przemysłowych fabrykach, zakładach, które generują trochę ciepła.
This building space is assigned only to you. I'm relying on you, you know. Teraz będziemy mieli spory zapas ludzi do pracy. It's no bother. You're always welcome. Szczęśliwi, więc dobrze jest. You just drop by? Things here.
Please, feel free. Do I have to remind you of your duties? Processing information. Processing information. Oczywiście musiało jeszcze zabraknąć jednej rzeczy, ale to też zaraz bez problemu rozbudujemy. Zapewniliśmy tutaj sobie troszeczkę taki ciągły rozwój, dużo rąk do pracy, dużo energii, więc nie będzie żadnego problemu, żeby postawić kolejne fabryki. Processing information.
Your global market share has increased. Work going all right. Thank you.
Warning. Energy demand too high. Countermeasures recommended. Updating object profile. Już niestety pola pod uprawę owoców, no już na tamtej wyspie, która była, do tego się nie zmieszczą, więc muszę wykorzystać tą wyspę, która miała być tylko takim miastem o najniższym priorytecie siły roboczej, najniższej klasie. Ale tutaj jest jeszcze sporo miejsca właśnie na północy tej wyspy, więc no, zaczniemy ją wykorzystywać, no bo się niestety nie pomieścimy na tamtych wyspach. Thank you.
you're here, who's out dealing with the problem? Ah, welcome. I don't know how you do this. Oh,
exploration value has risen. I'm relying on you, you know. Well, I can spare some time. What do you need? No i niestety w tych dużych apartamentowcach brakuje teraz połączenia z metrem, ponieważ bardzo rozwinęliśmy tą część wyspy przy moście. No i ludzie jakby zabrali ścieżkę.